Dzień dobry, witamy kochani w kolejnym spotkaniu chemicznym, a tematem dzisiejszego spotkania będą zasady. Zasady w życiu są bardzo ważne. Będziemy zajmować się na przykład takimi zasadami jak umyć ręce po wyjściu z toalety, czy być miłym dla kelnera, żeby nam w talerz nie napluł. I właśnie tego będzie dotyczyło nasze dzisiejsze spotkanie. Niekoniecznie będzie tego dotyczyło. To są chyba zasady wcześniejszych klas. Jesteśmy na chemii, przypominam ci, czy to siódma, czy ósma, to o trochę innych zasadach będziemy tutaj rozmawiać. To idę poprawić scenariusz. Tak naprawdę nie to jest tematem dzisiejszego spotkania. Za chwilę dowiecie się, co naprawdę jest kwintesencją dzisiejszego nagrania. Oczywiście zasady panujące w życiu są bardzo istotne. Nawet bezdyskusyjnie są niezbędne do tego, żeby to wszystko funkcjonowało. Zasady w chemii też są istotne, natomiast niekoniecznie mylmy pojęcia. Dzisiejszym tematem spotkania będą wodorotlenki. To żeby ta lekcja, żeby to spotkanie, żeby to wideofilmowanie było podobne do tematu kwasów, jakby przeciwników wodorotlenków, w takim razie zacznijmy od metod otrzymywania tych związków. Zaczniemy od tak zwanego doświadczenia reakcji metalu pierwszej grupy, drugiej grupy układu okresowego pierwiastków z wodą. Prześledźmy, jak ten przykład będzie przebiegał i czy to jest w ogóle możliwe. A później zapiszemy to, co kochacie, równanie reakcji chemicznej. W doświadczeniu sprawdzimy, jak trzy różne metale zachowują się w kontakcie z wodą. Przypomnijmy o dwóch ciekawych przykładach. Mówimy o sodzie i o wapniu. Są to metale, które my na zapleczu przechowujemy w pewnym rozpuszczalniku niepolarnym. Tu mam na myśli naftę. Wyciągnięte i osuszone na bibułce po przekrojeniu połyskują, jednak dzieje się tak tylko przez chwilę. Właśnie dlatego przechowuje się je w nafcie, żeby ograniczyć dostęp powietrza. Do doświadczenia potrzebne nam będą trzy naczynia, tu na przykład probówki, i postarajmy się do każdego z tych naczyń brać podobną ilość wody. Oczywiście nie przesadzając z tą ilością. Zawsze jeżeli badamy zmiany odczynu, potrzebne jest użycie pewnego wskaźnika. Tym razem postaramy się zastosować roztwór fenoloftaleiny. To on powinien nam pomóc wykryć środowisko zasadowe, czyli czy roztwór dany badany przez nas ma obecność nadmiaru jonów ohaminów pochodzących z dysocjacji elektrolitycznej roztworów wodorotlenków. W tym celu dodaliśmy roztworu i uwaga, do pierwszej probówki wrzucamy niewielki kawałek wapnia. Metal unosi się na powierzchni roztworu, na powierzchni cieczy. Wręcz można powiedzieć, że tańczy. Wyłania się z wnętrza probówki gaz. Natomiast nas interesuje barwa roztworu. Rzeczywiście okazuje się, że roztwór wskaźnika zabarwił się na malinowo i to po chwili. Nie czekając na rozwój sytuacji, wrzucamy kawałek drugiego metalu do drugiej probówki, czyli kawałek sodu. Spójrzcie, że obserwacje są podobne. Gdyby jeszcze wnioskować, można powiedzieć, że są to przykłady dwóch gwałtownych doświadczeń, gdzie metale dosyć szybko reagują z wodą. Roztwór zabarwia się na malinowo. Trzeci przykład to natomiast beryl, pierwiastek drugiej grupy. W tym przypadku kawałek metalu spada na dno naczynia, roztwór nie staje się malinowy i z tego co widzę, nie wydziela się żaden gaz z roztworu. Czas na równanie reakcji. Zaczynamy od pierwszej probówki, w której znajdował się wapń. Działaliśmy na niego wodą, a właściwie ten wapń dorzucaliśmy do probówki z wodą. I co nam z tego powstaje? No, będziemy zajmowali się tutaj po pierwsze grupą związków o nazwie wodorotlenki. Tak? A to będzie konkretnie wodorotlenek wapnia. Przypominam, że wapń jest dwuwartościowy, bo to metal drugiej grupy. Wydzielał się również jakiś gaz. I tutaj prosta sprawa, był to na pewno wodór. Zaznaczę go nawet ze strzałką do góry, że on unosił się, jakby odlatywał z układu reakcyjnego, a na pewno wydzielał się z roztworu. Przeprowadźmy jeszcze bilans, tak żeby wszystko się zgadzało. Sprawdzam sobie, tutaj mam cząsteczkę wodoru, dwa atomy. Tutaj też jestem w stanie doliczyć jeszcze wodór do tego, czyli wystarczyłoby stawić współczynnik 2 przed
cząsteczką wody, tak żeby proporcje poszczególne nam się zgadzały. Kolejna probówka to sód, który reagował również dosyć gwałtownie z wodą, a nawet cofam słowo dosyć, reagował z nią. I tak samo analogicznie postarajmy się utworzyć wzór wodorotlenku sodu. Przypominam, że jest to pierwiastek, metal pierwszej grupy, dlatego jego wartościowość to 1. I wydzielał się również gaz, zatem dwójeczka, cyk, jeszcze strzałeczka i wydzielamy ten sam gaz, przypominam, wodór. Jest pewna spójność, pewne podobieństwo. Dobrze, ale nie zajmujmy się porównaniem. Bilans, czas na bilans. Sprawdzamy w takim razie liczby atomów, czy tam jonów, czy wszystkiego, co związane z konkretnym rodzajem pierwiastka chemicznego. Tlen, okej. To teraz tak, tutaj dwójka, tu nieparzysta liczba, zatem muszę wprowadzić współczynnik 2. I jeszcze przed atomem sodu tutaj, żeby proporcje również tam się zgadzały. Jest chyba wszystko w porządku? Rzućcie okiem. No, jeszcze wróćmy do wodoru, żeby mieć tą pewność. 2, 2 to 4, a tutaj 2. Teraz jest już wszystko w porządku. I ostatni pierwiastek i poproszę zapamiętajcie to. Beryl jako ten z jedynych wybrańców drugiej grupy układu okresowego nie reaguje z wodą. Zaznaczmy to wyraźnie i jeszcze napiszmy sobie nie reaguje. Ten będzie reaguje. Wyjątkiem zapamiętajcie, że beryl nie wchodzi w reakcję z wodą. Mamy zbilansowane i przedstawione dwa równania reakcji, a trzecie po prostu nie zachodzi. Zeszliśmy na ziemię, to znaczy wiemy już jaki przykład metalu drugiej grupy układu okresowego nie reaguje z wodą. No i na pewno nie otrzymaliśmy tutaj wodorotlenku. Ciekaw jestem, czy pochodne metali, czyli ich odpowiednie tlenki, wykażą podobne właściwości chemiczne, czy może zupełnie inne. Sprawdźmy, czy uda się to otrzymać właśnie taką metodą. No dobrze, kochani. Zasady to normy i przepisy. A jak przepisy, to tylko kulinarne, zatem porozmawiajmy o zasadach panujących w kuchni. Nie, zupełnie nie ma to się w ogóle nijak to... Nie kuchnia, nie. Przechodzimy do działania tlenkami na wodę. Czy tlenki metali reagują z wodą? No, oczywiście sprawdzimy to w trzech różnych sytuacjach. Na pewno wspólna we wszystkich trzech probówkach i w ogóle dosyć często powtarzająca się dzisiaj będzie woda. Tym razem jako substrat, czyli spróbujemy użyć jej jako jednego z odczynników do zachodzących możliwych reakcji chemicznych. Wlewamy do trzech probówek podobne objętości tej niesamowitej cieczy. Jak zwykle potrzebny nam będzie roztwór wskaźnika, który pomoże określić, czy powstaje odczyn kwasowy, czy zasadowy, jako efekt zachodzącej reakcji chemicznej. Użyjemy roztworu fenoloftaleiny, więc powinniście już bardzo dobrze pamiętać, że będziemy badali obecność nadmiaru jonów wodorotlenkowych nad jonami pochodzącymi od wodoru. Wsypujemy tym razem od prawej strony, a tak dla rozrywki. Pierwsza od prawej probówka, tlenek berylu. Zacznijmy od tego niesamowitego tlenku pierwiastka drugiej grupy. Do środkowej probówki wsypujemy tlenku wapnia, tak, odczynnika, z którego można otrzymać produkt o nazwie wapno ogrodnicze. Tlenek wapnia już zupełnie inaczej zachowuje się niż tlenek berylu, ale podsumujmy to pod koniec. A do pierwszej od lewej strony, czyli trzeciej w naszym doświadczeniu probówki, tlenku sodu. Zamieszajmy zawartość i spójrzmy, cóż tam wielkiego się dzieje. Okazuje się, że po chwili w przypadku tlenku sodu substancja stała zanika w cieczy. Całość natomiast staje się roztworem malinowej barwy. W przypadku tlenku wapnia jest delikatnie inaczej. Co prawda, rzeczywiście wskaźnik zabarwia się na malinowo, ale czy cała substancja stała zanika? Natomiast z tlenkiem berylu jest już łatwa sytuacja. Tu jest bezbarwna ciecz i biały proszek pozostaje na dnie naczynia. A właśnie w przybliżeniu dokładnie to widać. W przypadku układu, w którym dodawaliśmy tlenek wapnia, powstała troszkę zawiesina, tak przynajmniej na chwilę po zamieszaniu. Jeżeli odczekamy, to osad opada nam na dno. Jego spora ilość to biała substancja stała, natomiast roztwór ponad osadem jest rzeczywiście malinowy.
Tym razem w pierwszej probówce mieliśmy układ woda plus tlenek sodu. No to spróbujmy to zapisać. Tlenek sodu, przypominam, że wzór ma taki, ponieważ znowu wartościowości pierwiastków są istotne. Łączyliśmy to wszystko z wodą i tym razem żaden gaz się nie wydzielał, czyli tutaj będzie tylko jeden produkt. Postaram się zapisać jego wzór, który już się dzisiaj pojawił, to wodorotlenek sodu. Oczywiście jak zwykle musimy jeszcze pamiętać o zbilansowaniu. Wydaje mi się, że teraz jest już poprawna liczba poszczególnych indywiduów. Postarajmy się przeczytać to równanie. Tlenek sodu o budowie jonowej reaguje z cząsteczkami wody, tworząc z tego bądź dając wodorotlenek sodu o budowie jonowej. Pierwsza probówka za nami, to teraz druga. Tlenek wapnia. Tu również wzór troszkę inaczej wygląda, bo wartościowości poszczególnych pierwiastków są inne, szczególnie dla tego jonu, który powstał nam z konkretnych atomów znajdujących się w układzie okresowym w zupełnie innych grupach. Znowu połączenie z wodą i z tego również powinien nam powstać wodorotlenek, tym razem wapnia. Jak zwykle pięknie proszę Was. Nie zapomnijcie o wyrównaniu tego wszystkiego, co zapisaliśmy. Sprawdzamy. 1, 1. Dobrze. Teraz 2 i 2. I tak samo wodór zgadza nam się. Tu są troszkę inne współczynniki stechiometryczne. Czyli to równanie będzie przeczytać łatwiej. Tlenek wapnia o budowie jonowej reaguje z cząsteczkami wody, dając wodorotlenek wapnia również o budowie jonowej, tak jak wcześniej tlenek. I uwaga, ostatnie, najciekawsze. Tlenek berylu, czyli pierwiastka drugiej grupy, jeżeli połączyliśmy go z wodą, opadł na dno, czyli łatwo jak zwykle podsumować, że tutaj reakcja nie zaszła, nie reaguje. Zatem, kochani, zarówno metal beryl, jak i jego tlenek nie reagują z wodą. Mamy to. Rozrywkowość dzisiejszych doświadczeń nie ma granic. Znowu woda, ale uwaga, trzymajcie się bardzo mocno. Tym razem zostanie ona użyta jako rozpuszczalnik. Sprawdzimy może dzięki temu, czy wszystkie wodorotlenki mogą być zasadami, czy niekoniecznie. Wlewamy do dwóch probówek wody i do tej probówki od prawej strony dosypujemy niewielką ilość wodorotlenku glinu, czyli związku pierwiastka należącego do 13 grupy układu okresowego glinu. Natomiast do probówki od lewej strony wsypujemy szczyptę wodorotlenku sodu. I zobaczcie, zapomnieliśmy o wskaźniku. A to zmieńmy go. Tym razem roztwór błękitu tymolowego. Ciekaw jestem, czy pamiętacie, jak to było z jego barwami. Jeżeli dodajemy wskaźnika do jednej i do drugiej probówki, to warto by było zamieszać zawartość, żeby sprawdzić, jak to jest z tymi końcowymi barwami. No to bierzemy łuczywo i sprawdzamy. W przypadku wodorotlenku glinu i wody wskaźnik jest żółtej barwy. A w przypadku układu, do którego dodaliśmy wodorotlenek sodu, połączyliśmy go z wodą, stał się niebieski, błękitny. Na przybliżeniu dobrze jeszcze zwrócić uwagę na jedno, że w probówce, w której teraz mieszamy, wodorotlenek glinu pozostaje na dnie. Nie zmienił on odczynu, zupełnie inaczej było w drugiej probówce. Czas na równania dysocjacji. Zacznijmy od probówki, do której dosypywaliśmy wodorotlenku sodu, czyli mamy związek o budowie jonowej i uwaga, pod wpływem wody, co tutaj się dzieje? Dysocjuje on na kation i na anion. Przypominam, plus jest zawsze z minusem, nigdy nie jest to wyseparowane. Zatem powiedziałem zgodnie z definicją, że powstaje z tego kation metalu i powinien jeszcze powstać anion wodorotlenkowy. No i właśnie, kochani, stąd wzięło się pojęcie zasada. To znaczy, że tutaj, w tym układzie mamy pewność, że wodorotlenek sodu, który rozpuszczony jest w wodzie, to jest nic innego jak jego roztwór wodny, czyli zasada sodowa. Natomiast w drugiej sytuacji, tam gdzie mieliśmy wodorotlenek, akurat tu metalu, który znajduje się w 13 grupie, czyli jego wartościowość wynosi 3, mowa tu o glinie, on nie dysocjuje na jony, zatem pięknie to skreślę. I nie możemy nazwać jego wodnego roztworu zasadą, ponieważ wodorotlenek glinu jest
nierozpuszczalny w wodzie, czyli nie zapiszemy takiego równania dysocjacji. To ja jeszcze raz próbuję. Zasady to prawidła, a to już blisko do praw. Podyskutujmy zatem o prawach i co by było, gdyby nie obowiązywały w życiu codziennym. Jak to? Ty weź się zdecyduj, o czym jest ten odcinek. Ja to chyba wiem doskonale o czym. Dalej. Może nie do końca zmieniamy kadr, ale zmieniamy wystrój. Na pewno każdy z Was z tyłu ma taki kwiatek na kanapie postawiony bądź na sofie, co czyni ujęcie ładniejszym. Wracając do tematu dzisiejszych zagadnień, zasad wodorotlenków, mamy już wprowadzonych parę teorii. Dobrze ułóżcie sobie to w głowie i pamiętajcie szczególnie o grupach i podgrupach, które są w nich zawarte. Natomiast przejdziemy do doświadczenia, które w podobny sposób wykonaliśmy, jak omawialiśmy zagadnienia związane z kwasami. Na początku zajmiemy się wodorotlenkiem sodu, który w handlu nazywany może być ługiem sodowym, a tak naprawdę jest to jeden z głównych składników preparatów do przetykania zatkanych rur kanalizacyjnych. Zajmiemy się jego wodnym roztworem, czyli zasadą sodową. Na dzień dobry będziemy operowali na dosyć wysokich stężeniach, dlatego możemy powiedzieć, że będzie to stężona zasada sodowa. Sprawdzimy sobie, czy uda nam się odtworzyć gradację barw w zależności od tego, w jakim stężeniu będzie występował roztwór. Spójrzcie na to, a później odniesiemy to do troszkę bardziej domowego przykładu, tak żebyście mogli z powodzeniem przeprowadzić doświadczenie w warunkach domowego laboratorium. W kolejnym doświadczeniu odwołujemy się do tego, co robiliśmy przy kwasach. Przed nami znajduje się 5 probówek, do których wlaliśmy podobne objętości wody. Do każdej z nich jako wskaźnika dodamy naparu niebieskiej herbaty, która już kilkukrotnie pojawiała się u nas w doświadczeniach. I postaramy się za chwilę sporządzić mniej więcej zbliżone co do barwy roztwory. Czyli dodajemy zbliżoną ilość naparu, po czym należy to wszystko dobrze wymieszać i okazuje się, że już po chwili mieszania po prostu barwa jest jednolita, coś koło niebieskiego koloru. Postarajmy się dodawać teraz pewnego roztworu wodorotlenku, ale uwaga, użyjemy stężonej zasady sodowej. Do pierwszej probówki dodajemy 1-2 krople, do kolejnej probówki dodajemy większą ilość, w tym przypadku prawie 2 razy tyle, do następnej jeszcze więcej, do kolejnej więcej i tak dalej. Chodzi o to, żeby w każdym kolejnym naczyniu sumaryczna końcowa objętość była jak największa, co oznacza, że w każdym naczyniu zwiększa się ilość wodorotlenku sodu, oczywiście w roztworze. Sprawdźmy, jak wyglądają barwy po zakończeniu tego łączenia. Oczywiście, żeby znowu nie było, że coś tutaj nie dopowiadamy albo nie wszystko się połączyło, zamieszajmy zawartością. Czy był to dobry wybór? No ten wskaźnik nie pozwolił nam rozróżnić, z jaką wartością pH mamy do czynienia. Dlatego przejdźmy do dokładniejszy wskaźnik, uniwersalny papierek wskaźnikowy. Nasza skala jest tutaj kluczowa. Dodajemy na każdy z tych fragmentów papierków, bo jesteśmy oszczędni i ekologiczni, dosłownie 1-2 krople roztworów sporządzonych przez nas w probówkach. Pierwszy, jeśli by odnieść się do skali, to już jest chyba pH 13 albo 14. Drugi nie różni się barwą. Ciekawe, jak będzie z trzecim. Znowu ta sama sytuacja, bardzo wysokie wartości pH, czyli na pewno mamy taką stuprocentową pewność, że otrzymaliśmy w każdym z tych przypadków roztwór o bardzo wysokim pH, czyli roztwór o czynie zasadowym. No jednak nie udało nam się tu otrzymać gradientu. Spróbujmy podmienić wodorotlenek sodu trochę innym odczynnikiem. Spróbujmy dokonać podmiany. Tym razem doświadczenie jest możliwe do przeprowadzenia w warunkach domowych. Oczywiście, jeżeli zapamiętacie, żeby była opieka osoby dorosłej. Czyli tak samo, potrzebujemy 5 naczyń. My mamy akurat probówki, ale pamiętajcie, że to mogą być kubeczki bądź jeszcze jakieś inne, nawet jednorazowe naczynia. Tu już będzie roztwór o delikatnie innym pH. Wlewamy do każdego z tych naczyń wskaźnika.
czyli jeszcze raz będzie to nabar niebieskiej herbaty, którą można dostać w sklepie. To już nie jest bardzo wyszukane. Jak zwykle pamiętajcie, żeby wymieszać dokładnie zawartość wszystkich tych naczyń, co by mieć pewność, że odcień jest taki sam. Niebieski kolor jest tutaj jednoznaczny. Tym razem dodajemy wody wapiennej, czyli przypominam Wam, według definicji jest to klarowny roztwór wodorotlenku wapnia, albo inaczej zasada wapienna. Dodajemy wraz ze wzrostem stężenia, czyli tak jak poprzednio, żeby sumaryczna objętość powstałej mieszaniny była jak największa w ostatniej probówce. Zamieszajmy zawartością. Tak, tak, tak. Po chwili, kochani, już widać, że jeśli nie kolorem, chociaż chyba kolorem też, to odcieniem na pewno różnią się zawartości tych oto naczyń. Dla pewności spróbujmy jeszcze przenieść parę kropelek przygotowanych roztworów na uniwersalny papierek wskaźnikowy. Pierwszy, ten, który jest zbliżony do niebieskiego. Odczytujemy wartość. Na pewno to już nie jest pH 7, gdzieś może koło 7,8. Kolejny już jest trochę turkusowy, pH jakby o jedną jednostkę wyższe. Następny, już bym użył nawet stwierdzenia, że zielony roztwór, tam oczywiście, gdzie był napar herbaciany. I tak też papierek barwi się na intensywny zielony, to już będzie pH około 8,9. Natomiast zwróćcie uwagę, jaka jest barwa w ostatnim papierku. Chyba mogę powiedzieć, że ten odcień zaczyna już wchodzić w kolor granatowy, odcienie granatowego bądź coś tym podobne. I mamy wysoki gradient pH. To teraz w zabawny sposób będę się opierał w dosyć luźnej konwencji. Żeby zapowiedzieć Wam, że takie związki trudno rozpuszczalne można również otrzymać. Wymaga to oczywiście odpowiedniego modelowania możliwych zachodzących równań reakcji chemicznych i spróbujemy na tym się skupić. Jakie dobrać kationy kluczowe i aniony kluczowe, ażeby otrzymać związek trudno rozpuszczalny, czyli po ludzku mówiąc wytrącić osad. Do doświadczenia wytrącania osadów potrzebna będzie dosyć duża ilość roztworu siarczanu 6-miedzi-2. Staramy się dzisiaj używać stężonych roztworów. Wlewamy nie więcej niż połowę probówki, nam się udało jeszcze troszkę mniej. Działamy na to roztworem wodorotlenku sodu. I spójrzcie, co się dzieje. Czyż to nie jest fascynujące? Pojawiają się jakby takie chmurki, które są bardzo ciężkie i opadają na dno. Mówiąc oczywiście logicznie, chemicznie, wytrąca się niebieski, galaretowaty osad. I to z takiego oddalenia probówki możemy stwierdzić na pierwszy rzut oka. Spróbujmy zamieszać zawartością i zobaczmy, co dzieje się, czy to z barwą roztworu, czy ten osad pozostaje, czy on nie zanika w roztworze. Tak, okazuje się, że te kłaczki, czy ta galaretka opada na dno naczynia, natomiast gdyby spojrzeć na barwę roztworu, okazuje się, że w trakcie jakby on blednie, nie jest już tak intensywnie niebieski. Czyż to nie wygląda pięknie? No przynajmniej mi się tak wydaje. Dobra, udało nam się połączyć, to spróbujmy jeszcze raz na spokojnie zobaczyć, jak ten osad opada po zakończeniu mieszania. Ach, piękne te prawa fizyki. Pięknie to wszystko wygląda. Dwie oddzielone części zawartości probówki. A zobaczcie jeszcze w przybliżeniu, jak wyglądało działanie dwoma odczynnikami na siebie. Rzeczywiście, dzięki temu, że mieliśmy stężone roztwory, osad wytrąca się natychmiastowo i ponadto te płaty są tak ciężkie, że momentalnie opadają na dno probówki. Jednak rzeczywiście roztwór blednie. Nie jest to już tak intensywny niebieski, ponieważ część jonów miedzi 2 została związana w postaci osadu. Już dawno nie było doświadczeń slow motion. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Można się naprawdę przejrzeć, tak jakby taka, nie wiem, meduza wpadała w to wszystko. No oczywiście to chyba byłaby bardzo zasadowa meduza. Na pewno nie polecamy jej przebywanie w takim środowisku, ale pewnie zauważyliście, że wydziela się substancja stała z roztworu barwy niebieskiej. Zacznijmy od zapisania zachodzącego równania reakcji chemicznej na sposób czy w formie
cząsteczkowej, czyli wszystko to, co mogę spisać na przykład z opakowania odczynnika. Mieliśmy w tym przypadku roztwór siarczanu 6, miedzi 2. Działaliśmy na niego roztworem wodorotlenku sodu, czyli siarczan 6, miedź 2 i wodorotlenek sodu. I uwaga, co z tego powstaje. Skorzystałem z tablicy rozpuszczalności i już troszkę więcej wiem. Po pierwsze, jest to reakcja wymiany podwójnej, czyli wodorotlenek miedzi 2. Sprawdziłem sobie w tablicy rozpuszczalności, że to on stanowił ten osad, czyli trudno rozpuszczalny związek, który wydzielił się w postaci osadu. Natomiast drugi, korzystając z tych prawidłowości, którymi kieruje się ten typ reakcji chemicznej, to znajdujący się w roztworze siarczan 6 sodu. Nie zapominamy o bilansie i o odpowiednich współczynnikach. To teraz postarajmy się to zapisać w formie to jest cząsteczkowa, a jonowej pełnej, czyli wszystko to, co dysocjuje, ulega dysocjacji elektrolitycznej, przedstawmy w postaci jonów. Jon dwudodatni miedzi, 2, no czyli tu będzie tak, jon dwudodatni miedzi, bo miedź dwuwartościowa. Jon siarczanowy 6, dwuujemny oczywiście. Na to działaliśmy i mieliśmy jeszcze dwa kationy sodu, dwa aniony wodorotlenkowe i uwaga, tego związku nie mogę rozbić, bo on jest osadem. On nie ulegał dysocjacji elektrolitycznej, zatem przepisuję takiego wzór, jak mam zapisany. Dla pewności można tą strzałkę w dół też powtórzyć. I oczywiście odpowiedniej liczbie kationy sodu i aniony siarczanowe 6 dwuujemne. To było pełne, równanie jonowe pełne, czyli uwzględniło nam zarówno jony obecne w mieszaninie poreakcyjnej, jak i te związki, które nie dysocjują. W takim razie dalej postarajmy się jonowe skrócone. Ono przedstawia istotę, czyli wymienia tylko te jony, które były niezbędne do tego, żeby osad powstał. Zatem mogę podkreślić po jednej i po drugiej stronie równania te jony, które powtarzają nam się i postaram się je pominąć, bo one są w mieszaninie reakcyjnej i nie jest ich udział tak istotny i przepisuję to, co pozostało. Aha, i uwaga, uwaga, okazuje się, że to, co zapisałem, to jest równanie jonowe skrócone. Tak, i ono przedstawia, że do otrzymania wodorotlenku miedzi 2, który stanowił osad, wytrącił się, niezbędne były aniony wodorotlenkowe i kationy miedzi 2. Wykonajmy kolejne doświadczenie w chemii w małej skali. Do tego nam potrzebna jest odpowiednia karta pracy w koszulce na dokumenty i roztwory soli. Chlorku miedzi 2, azotanu 5, ołowiu 2, chlorku magnezu i fosforanu 5, sodu, bądź ortofosforanu 5, sodu. Postaramy się podziałać na nie tym samym roztworem, rozcieńczonym roztworem wodorotlenku sodu. Ponieważ podtytuł doświadczenia to modelowanie takich reakcji, w których otrzymamy osady, skupmy się na tym, jak wyglądają nasze mieszaniny po połączeniu zarówno na białym, jak i na czarnym tle. Może będziecie w stanie dojrzeć, czy w którymś z tych przypadków wytrącił się osad, bądź czy jest taka sytuacja, w której osad nie wytrącił się, czyli mamy znamiona tego, że reakcja chemiczna nie zaszła. Spójrzmy w przybliżeniu. W przypadku pierwszej sytuacji z połączenia soli miedzi 2 i roztworu wodorotlenku sodu wytrąca się zielono-niebieski osad. Co też zauważyliśmy, że cała ta zawartość nie jest już taka przezroczysta. Druga sytuacja, łączymy sól, która ma w sobie jony ołowiu 2 z roztworem wodorotlenku sodu i mamy biały osad. W trzeciej sytuacji użyliśmy roztworu, który ma w sobie jony magnezu. Tak samo zobaczcie, że po dodaniu roztworu wodorotlenku sodu wytrąca się biały osad, trochę innej struktury. A w ostatniej kropli? Tak właściwie wymieszaliśmy jony. Osad nie wytrącił się. I jako ostatnie już równania zapiszemy tylko je w formie jonowej skróconej. Przypominam, że w pierwszym układzie mieliśmy dawcę od soli jonów miedzi 2. Działaliśmy na nie roztworem wodorotlenku sodu, czyli dawcą jonów OH- hydroksylowych, wodorotlenkowych i otrzymaliśmy trudno rozpuszczalny osad wodorotlenku miedzi 2. I teraz oczywiście bilans, tak jak wtedy. Druga sytuacja. Mieliśmy dawcę jonów ołowiu
Pb2+, czyli dwudodatnich, działaliśmy tak samo roztworem wodorotlenku sodu i otrzymaliśmy z tego wodorotlenek ołowiu 2, trudno rozpuszczalny związek. Znowu, żeby wszystkie proporcje nam się zgadzały. Następny osad, który udało nam się wytrącić, pochodził od kationów magnezu. Również zauważcie, że dwudodatnich. Zatem wzór wodorotlenku możemy spróbować od tyłu. Teraz tak cząstkowo to chociaż uzupełniając, powinien być znowu podobny, bo w każdym z tych przypadków był to wodorotlenek metalu o wartościowości 2. To tak samo przepisuję sobie i mam już pewną prawidłowość. Natomiast w ostatniej sytuacji, nie zapomnijcie, tutaj mieliśmy kation sodu. I uwaga, działaliśmy również na niego anionami wodorotlenkowymi. I uwaga, z tego osad się nie wytrącił. Zatem, jeżeli by dobrze zwrócić uwagę, to ostatnie równanie, które chciałbym zapisać w formie jonowej skróconej, i to doświadczenie było zaprojektowane niepoprawnie, dlatego tu nie otrzymaliśmy osadu. Podsumowując, po tym spotkaniu znamy już różne, oczywiście przykładowe metody otrzymywania wodorotlenków. Mam nadzieję, że każdy będzie w stanie podsumować sobie, dlaczego gdzieś na wstępie użyłem sformułowania, że zasady są przeciwieństwem kwasów. Oczywiście miałem tu na myśli roztwory wodne, co kryje się w sformułowaniu zasady. Mam również nadzieję, że jesteście w stanie zaplanować własnoręcznie, chociażby na kartce, równania reakcji, w których otrzymacie związki, które mogą być wodorotlenkami trudno rozpuszczalnymi, wytrącają się z roztworu w postaci osadu, bądź inne podobne związane z tym zagadnienia. Kwintesencja dwóch związków, grup związków za nami, kwasy i wodorotlenki. Pięknie. Wtrącę jeszcze, słuchajcie, delikatnie taką prywatę od siebie. Bardzo Was proszę, żebyście pamiętali, że ponieważ wodorotlenki mają budowę jonową, no to nie będziemy rysowali dla nich chociażby wzorów strukturalnych. Byłoby to jakieś poplątanie z zaprzeczeniem i wszystko co możliwe. A wartościowość poszczególnych, czy to pierwiastków, czy wartościowość, czy w ogóle ładunek, jak niesie ze sobą fragment anionu czy kationu, toż przecież wiecie, że wywodzi się to z kwasów, wodorotlenków. No teraz będzie naprawdę, naprawdę dużo łatwiej. Także stąd gdzieś hasło zasady. Aha, to ja już wszystko łapię. To ty mówiąc o zasadach, miałeś na myśli zasady, a nie zasady. Tak? No dobra. To w takim razie możemy zaczynać. I właściwie skończyć. A troszkę dla Was zostawiliśmy, możecie spróbować wykonać to na przykład w domu. Do zobaczenia w kolejnym spotkaniu. Do zobaczenia!